Znajdujemy się w Drelowie po długiej przerwie. Mamy festyn. Co w tym roku zaproponowaliście mieszkańcom? Witam bardzo serdecznie. Chciałbym się powiedzieć, że witam gorąco, no ale chyba wystarczająco tego żaru z nieba już, więc witam po prostu serdecznie. Tak, festyn rodzinny. Dzisiaj dmuchane zamki, karuzele, lody, popcorn, spektakl z bohaterami bajki Psi Patrol. Teraz dzieciaki, z tego co wiem, to uwielbiają, więc chcieliśmy jakoś ukłon właśnie w ich stronę. No na razie wszyscy się zjeżdżają, schodzą się delikatnie, dlatego opóźnimy troszeczkę otwarcie. No ale już zaraz będzie się działo. Wszystkie atrakcje dzisiaj są bezpłatne, dlatego myślę, frekwencja nam dopisze. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że wszyscy będą się świetnie bawić, że te atrakcje, które na dzisiaj przygotowaliśmy, będą odpowiednie dla uczestników. Pozostaje mi tylko życzyć dobrej, przyjemnej zabawy. Myślę, że po takiej przerwie to na pewno frekwencja będzie duża. No rzeczywiście, no, była posucha na imprezy, wiadomo, sytuacja związana z epidemią w kraju no nie pozwalała nam na organizację. Zgadza się, musimy dbać o ten reżim sanitarny, wszystko musi się odbywać zgodnie z przepisami. Widziałam cały stół pucharów. Tak, a nie wspomniałem właśnie o nagrodach. Będzie dużo konkursów, będzie dużo zabaw sportowych oraz quizów, a wszystkie konkursy, wszystkie te konkurencje będą nagradzane uczestnicy. Każdy uczestnik, który weźmie udział, dostanie na pewno jakąś nagrodę. Tych nagród jest dużo. No i w tym momencie, jeśli o nagrodach, jeśli o środkach też finansowych, to warto wspomnieć o sponsorach imprezy. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że gdzieś tam ich znajdę na terenie imprezy dzisiaj, żeby jeszcze im osobiście podziękować. Państwo Anna i Radosław Michał, którzy wsparli naszą inicjatywę i wsparli tą inicjatywę przede wszystkim no, sami, że tak powiem, sami wyszli z inicjatywą, jak tylko dowiedzieli się, że taki festyn będzie organizowany. Zaproponowali, że mogą się włączyć. Świetna sprawa, bo zwykle od tych sponsorów naprawdę trzeba się nastarać, zabiegać, a oni sami wyszli z inicjatywą. Także serdeczne podziękowania, pozdrowienia. Mam nadzieję, że gdzieś ich tutaj złapię. I firma De Grasso, która 15 pizz dzisiaj przygotowała, które też będą częścią właśnie nagród w dzisiejszych konkursach i konkurencjach sportowych. Oczywiście tak, no wszystko jest finansowane, jak najbardziej o sponsorach, ale to już jakby wpisane jest w naszą działalność. Oczywiście jak najbardziej samorządowe środki również w znaczącej części pokrywają dzisiejszą imprezę. Pozwolę sobie krótko przedstawić, co tutaj za chwilę będzie działo się na scenie. Otóż będzie to sceniczny, profilaktyczny spektakl teatralny o tym, jak Psi Patrol poznał cyberwiedźmę i przestrzega on dzieci przed negatywnymi skutkami uzależnienia od mediów cyfrowych, pokazując, jak cudnie można się bawić bez telefonów, bez tabletów czy bez komputera. Patrodem zbliża się, wsiadą nam z pomocą. Kto kłopot ma, niech wzywa psa. Patrodem zbliża się, zaufaj im, dzielę sy. Radę da, Psi Patrol. Chyba mnie nie słychać. O, chyba mnie teraz słychać. Marszal, chciałem zauważyć, jak przepięknie jest o tej porze roku na łące. Masz rację, Chase. Lato to wspaniały czas. Ptaki wyśpiewują przepiękne melodie i chyba czuję już zapach konwali. Och, mam pomysł. Może pójdziemy na polanę sprawdzić, czy zakwitły jakieś przylaszczki? O, albo może zawilce? To doskonały pomysł. Kto ostatni, ten ma pchły. O, Marszal, nie uwierzysz, kiedy poszliśmy na polanę, to widziałem coś takiego małego, prostokątnego i całkowicie czarnego z przodu. Chase, nie wiesz? To przecież był smartfon. A? Co? Smartfon? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Smartfon to taki wynalazek ludzi.
cud technologiczny. Kieszonkowy komputer. Można z niego pisać SMS-y. Wow. Dzwonić. To niesamowite. Robić nim zdjęcia. Wow. Grać na nim w gry. Och. A nawet surfować po internecie. Och, to wszystko brzmi niesamowicie. Ale jak to? Komputer? I to na dodatek w kieszeni? Tak. Ci ludzie to są bardzo pomysłowi. Och, ale wiesz co, Marszal? Wydaje mi się, że ten, który mijaliśmy, był chyba zepsuty. Może i był zepsuty, ale z pewnością nie był nasz. Czy ja wyglądam jak jakaś wiedźma? No co wy? Nie widzicie tej uroczej, słodziutkiej różdżki z gwiazdką i różowym futerkiem? To przecież oczywiste, że nie jestem żadną wiedźmą, tylko wróżką. Doskonale, wróżko, cudzuńko. Dziękuję, cześć. I dzwonimy. I maszerujemy ponownie. W porządku. Dokładnie tak. Kolanka wysoko.